sobotę Poznań stał się stolicą polskiego floretu. W hali Akademii Wychowania Fizycznego o triumf w Pucharze Polski walczyły ze sobą dziesiątki zawodników i zawodniczek. Zawody były jednocześnie 43. memoriałem fechmistrza Jana Pieczyńskiego. O poziom sportowy można było być spokojnym. Dosyć wyrównany, muszę przyznać. Jeszcze gościmy koleżanki z Ukrainy, więc troszkę się też wymieszały te kadry. Więc można powiedzieć, że na poziomie. W rywalizacji pani Renata Tomczak z IKS-u Leszno oraz Martyna Długosz z AZS-u UOM-u Poznań zdołały awansować do czołowej czwórki. W półfinałach musiały jednak uznać wyższość kolejno Martyny Jelińskiej i Julii Walczyk, co ostatecznie dało im ex aequo trzecie miejsce. Bardzo dobry wynik. Już nie wiem, ile czasu mi to zajęło, żeby powrócić do pierwszej trójki. No i pracowałam, żeby do tego wrócić. Ciężkie walki stoczyłam. Więc jestem zadowolona z tego wyniku. W wielkim finale spotkały się Walczyk i Jelińska, a więc przedstawicielki poznańskich klubów, AZS-u UAM-u oraz AZS-u AWF-u. Tym razem górą była pierwsza z wymienionych, która zwyciężyła rywalkę w stosunku 14-12. Na początku wyglądało wszystko łatwo, ale jednak no, Martyna jest wymagającą przeciwniczką i tam mnie trochę doszła jednym trafieniem, ale zebrałam tą koncentrację do kupy i udało się. Wygrana we własnym mieście z pewnością cieszy, ale to już tylko historia. Niebawem przyjdzie pora na kolejne wyzwania. Teraz raczej obozowo u nas, a później mamy Puchar Świata w Belgradzie już w kwietniu. Trzymamy zatem kciuki za udane występy wielkopolskich florecistek na światowych arenach.